Dzień dobry. Dzisiaj piątek 21 lipca czytam teksty biblijne z książeczki z Biblią na co dzień. Z drugiej księgi Kronik, 5 rozdział. Gdy wzbił się głos trąb i cymbałów i innych instrumentów do wtóru pieśni pochwalnej dla Pana, że Pan jest dobry, że na wieki trwa łaska jego. Świątynię Bożą napełniła chwała Pana. oraz z Księgi Objawienia Jana 21 rozdział. Widziałem miasto święte, Nowe Jeruzalem a miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jest jego baranek. Drodzy, Stary Testament przenosi nas dzisiaj w przeszłość, w sam środek uroczystości zakończenia budowy świątyni jerozolimskiej, a więc miejsca, gdzie, jak wierzyli Izraelici, miał przebywać Bóg na ziemi, pośród swojego ludu. W akompaniamencie śpiewu, muzyki, tuż po złożeniu arki przymierza, w miejscu najświętszym, czyli w centrum tej świątyni, Bóg wstępuje do świątyni, wypełniając ją swoją chwałą w postaci obłoku. Obłok w Starym Testamencie jest takim widzialnym znakiem Bożej obecności, bliskości i prowadzenia. Przypomnijmy sobie choćby wędrówkę Izraelitów po pustyni. Bóg był z nimi, prowadził ich w nocy poprzez słup ognia, a w dzień właśnie poprzez słup obłoku. Drodzy, czy uwagę na to, kiedy zgromadzeni ludzie odczuwają Bożą Obecność? Kiedy, e, w, kiedy dostrzegają obłok? Wtedy, kiedy śpiewają. Wtedy, gdy rozbrzmiewa muzyka. Dla mnie osobiście jest to bardzo piękny obraz tego, że muzyka i śpiew dzięki swoim właściwościom, melodii, treści, rytmowi. Pomagają nam w pewien sposób nastroić się na odczuwanie Bożej obecności. Kiedy śpiewamy, zmienia się nasza perspektywa, a przez to zmienia się także nasza rzeczywistość. Odrywamy nasz wzrok od otaczających nas problemów, od tej codzienności, wezwań codzienności i spoglądamy na Pana Boga. Przykładów na to możemy znaleźć co najmniej 150 w samej biblijnej księdze psalmów, czyli w księdze pieśni. Są tam pieśni, psalmy na każdą sytuację, na każdą okazję wyrażające bardzo różne uczucia, takie jak radość, dziękczynienie, uwielbienie z jednej strony, a, ta, a także z drugiej strony takie jak tęsknota, żal, skruchę, rozpad czy lament. W każdym psalmie, to co jest istotne dla mnie, nawet w tym zaczynającym się od lamentu i rozpaczliwego wołania, w każdym psalmie na końcu pojawia się nadzieja. Nadzieja, że Pan Bóg pomoże, że otoczy nas swoją obecnością i swoją bliskością. I drodzy, ta nadzieja jest pewna. W tym utwierdza nas, utwierdza nas tekst z Księgi Objawienia. Pan Bóg przeprowadzi nas przez życie z Jego wzlotami i upadkami i doprowadzi nas do swojego domu, do nowego Jeruzalem. W którym na zawsze będziemy otoczeni przez Jego chwałę, przez Jego obecność, w której On będzie lampą, i jak światło będzie wypełniał każdą, każdy zakątek przestrzeni. Będzie jego chwała będzie przepełniała wszystko. A do tego czasu, aż się tam nie znajdziemy, nie zapominajmy o śpiewie i muzyce, które pomagają nam nastroić na odczuwanie Bożej obecności. I które z drugiej strony pomagają nam zachować nadzieję nadzieję nawet w beznadziejnych chwilach i sytuacjach. Dobrego, błogosławionego dnia. Pozdrawiam serdecznie.